Napraw włączony laptop HP, kiedy słyszysz, że pracuje wentylator czy dysk twardy, a ekran pozostaje czarny. Spróbuj pozbyć się czarnego ekranu poprzez zresetowanie laptopa. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż laptop wyłączy się, a następnie odłącz wszystkie kable, w tym przewód zasilacza. Jeśli w laptopie można wyjąć baterię. Zrób to poprzez przesunięcie zatrzasku zwalniającego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund. Ponownie podłącz zasilacz do laptopa i gniazda ściennego, ale nie wkładaj poprzednio wyjętej baterii. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć laptop. Jeśli ekran nadal jest pusty, przejdź do następnego kroku. Sprawdź kartę wideo laptopa podłączając do niej zewnętrzny monitor lub telewizor, jeśli nim dysponujesz. Podłącz kabel HDMI, VGA lub DisplayPort laptopa do zewnętrznego monitora lub telewizora. Typ obsługiwanego połączenia może różnić się w zależności od modelu laptopa, monitora lub telewizora. Jeśli monitor lub ekran telewizora pozostanie czarny, wciśnij klawisz F4. Lub klawisz funkcyjny i klawisz F4, aby przełączyć wyświetlacz na zewnętrzny monitor. Jeśli na monitorze lub telewizorze obraz wyświetla się poprawnie, przejdź na stronę hp.com ukośnik Drivers i zainstaluj najnowsze sterowniki grafiki, aby wyeliminować w laptopie problem czarnego ekranu. Jeśli ekran pozostaje czarny, odłącz kabel stosowany do podłączenia zewnętrznego monitora lub telewizora i przejdź do kolejnego kroku. Odzyskaj i zainstaluj najnowszą działającą wersję BIOS. Sprawdź, czy na czas tej czynności laptop jest podłączony do gniazda ściennego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż laptop się wyłączy. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Windows i B, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez jedną sekundę, a następnie puść wszystkie trzy. Wskaźnik zasilania świeci, a ekran pozostaje pusty przez około 40 sekund. Jeśli zostanie wyświetlony ekran HP BIOS Update, problem został rozwiązany. Jeśli ekran nadal jest pusty, przejdź do następnego kroku. Jeśli w laptopie jest panel zapewniający dostęp do pamięci, ponownie zainstaluj moduły pamięci, aby upewnić się, że połączenie jest bezpieczne. Odłącz zasilacz od laptopa i od źródła zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż laptop się wyłączy. Wyjmij panel dostępu i odłóż go na bok. Na każdym module pamięci wypchnij na zewnątrz zatrzaski zabezpieczające moduł i wysuń z komputera. Nie dotykaj metalowych kontaktów, wyciągając moduły. Ponownie zainstaluj moduł w dolnym gnieździe i wsuń go na swoje miejsce. Wciśnij moduł, aby zabezpieczyć dwa zatrzaski zabezpieczające w miejscu. Jeśli jest drugi moduł, powtórz wszystkie czynności i włóż go do górnego gniazda. Ponownie zainstaluj panel dostępu. Ponownie podłącz zasilacz do laptopa i gniazda ściennego. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć laptop. Jeśli zostanie wyświetlony ekran, problem został rozwiązany. Jeśli wcześniej została wyjęta bateria, wyłącz komputer. Włóż ją. I ponownie włącz laptop.